Witam, witam na kanale Audio czy Dambuki. Oto przed Państwem rozdział dwunasty tomu trzeciego książki pod tytułem Rodzina Połanieckich. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę miłego słuchania. W kilka dni później Zawiłowski, wezwany przez Połanieckiego, pojechał do miasta. Młodemu człowiekowi bardzo nie chciało się opuszczać przytułowa, ale panna Helena życzyła sobie, by koniecznie był obecny przy otwarciu testamentu ojca. Obaj z Połanieckim i sprawnikiem prawnikiem starego pana Zawiłowskiego, adwokatem Kononowiczem, udali się w tym celu do jaśmienia. Gdy jednak przez dwa następne dni w listach do niteczki Zawiłowski wylewał tylko swoje uczucia na papier, nie czynił zaś najmniejszej wzmianki o testamencie, pani Proniczowa, którą przedtem wprowadzały w zachwyt te wylewy, wyznała teraz pod sekretem pani Janeci, że po pierwsze, jest to głupi sposób pisywania do narzeczonej, a po wtóre, że jest coś niemożliwego w takim jakby umyślnym milczeniu. No, wprawdzie pierwszy z tych listów pisany był z miasta, drugi natychmiast po przyjeździe do Jaśmienia. Stara dama twierdziła jednak, że w każdym razie Zawiłowski powinien był w nich wspomnieć przynajmniej o swoich nadziejach, milcząc, bowiem okazywał niteczce brak zaufania i po prostu ją obrażał. Osnowski twierdził przeciwnie, że Zawiłowski zamilczał o swoich nadziejach przez delikatność względem panny Linety i z tego powodu przyszło do małej sprzeczki między nim a panią Broniczową, która przy tej sposobności wygłosiła pewnik psychologiczny, że mężczyźni w ogóle mają nader słabe pojęcie o dwóch rzeczach, mianowicie o logice i delikatności. O tak, i o logice. Może nie wasza wina, że tacy jesteście, ale tacy jesteście, mój Józiu, wszyscy. Nie mogąc jednak usiedzieć na miejscu po dwóch dniach pod pierwszym lepszym pozorem, wyjechała do miasta, aby zasięgnąć w sprawie testamentu języka. Wróciwszy na zajutrz, przywiozła za sobą naprzód panią Maszkową, z którą spotkała się na przytułowskiej stacji, a która chciała już od dawna tę kochaną Anetkę odwiedzić. A powtórę wiadomość, że nie znaleziono żadnego Nowego Testamentu Pana Zawiłowskiego i że jedyną i wyłączną spadkobierczynią ogromnego majątku została panna Helena Zawiłowska. Wiadomość znaną już była w przytułowie z trzeciego listu pana Ignasia, który przez ten czas odebrała panna Lineta, niemniej jednak potwierdzenie jej przez panią Broniczową sprawiło nadzwyczajne wrażenie tak iż przyjazd pani Maszkowej przeszedł jak niepostrzeżony. Było to wszystko ogromnie dziwne. Zawiłowskiego poznały te panie jako człowieka bez majątku. Panna Lineta została jego narzeczoną wówczas, gdy nie było jeszcze żadnych widoków na testament. Stało się to naprzód pod wpływem pani Anety, która paliła pod kotłami tak, iż trzeba było jechać i jechać prędko. Stało się tak pod wpływem ogólnego zapału, jaki wzbudziły poezję Zawiłowskiego, pod wpływem jego sławy. Przez miłość własną panny Linety i pani Broniczowej, która to miłość własna czuła się nie tylko zadowoloną, ale porwaną tym, że ów sławny i rozgłośny Zawiłowski, zwracający na siebie wszystkie oczy, klęknął u nóg nie żadnej innej tylko niteczki. Stało się wreszcie dla opinii ludzkiej, która mogła tylko wysławić pannę szukającą nie majątku, ale takich bogactw, jakie posiadał Zawiłowski. Prawda, że rozpocząwszy się w ten sposób, wszystko poszło dalej także i siłą tego życiowego pędu, który raz porwawszy ludzi, niesie ich tak, jak fale rzek niosą porwane przez sie przedmioty, mimo ich woli. Bądź co bądź jednak, panna Castelli została narzeczoną człowieka bez majątku, i gdyby nie owe nadzieje, które otworzyły się później, ani ona sama, ani pani Broniczowa, ani nikt inny nie mógłby brać i nie brałby zawiłowskiemu za złe brak dziedziczonej fortuny. Ale taka jest natura ludzka, iż właśnie dlatego, że te nadzieje powstały i powstawszy uczyniły z Zawiłowskiego nadomiar wszystkiego znakomitą partię, teraz, gdy rozwiał je wiatr rzeczywistości, nikt nie mógł oprzeć się poczuciu pewnego zawodu. Jedni martwili się tym szczerze, drudzy jak Kopowski i pani Maszkowa, która sama nie wiedziała dlaczego, czuli pewne no, zadowolenie z takiego obrotu rzeczy ale po pewnego zawodu nie mógł się oprzeć nawet tak serdeczny przyjaciel Zawiłowskiego, jak Osnowski. Zawiłowski w ostatnim liście do panny Linety pisał między innymi – Chciałbym być jak najbogatszy dla ciebie, ale co mi tam to wszystko znaczy wobec ciebie? Szczerze ci mówię, żem przestał o tym myśleć, a ja wiem, że ty, która nie chodzisz po ziemi, mogłabyś się zmartwić tym tylko o tyle, o ile ja bym się zmartwił – a ja nic. Jak ciebie kocham. To wielkie zaklęcie, ogromnie dla mnie święte, więc powinnaś mi wierzyć. Ludziom grożą w życiu rozmaite braki, niedostatki, ale ja ci po prostu mówię, że się nie dam żadnemu. Moje te złota, moje jedyna dzieci, no i pani, i tak dalej. Panna Niteczka pokazała ten list pani Anecie, pani Radkowskiej, a po przyjeździe cioci, oczywiście i cioci. Jakoż Zawiłowski nie mylił się co do niej, przynajmniej pod tym względem, że gdy w całym przytułowie nie było mowy o czym innym jak tylko o testamencie starego pana Zawiłowskiego, panna Lineta wśród tych rozmów milczała. Oczy jej przybrały do pewnego stopnia dawniejszy sendy wyraz może przy samych kącikach jej ust, gdy mówiono o Zawiłowskim, zbierało się coś na kształt małej, pogardliwej fałdki. Może wreszcie rozmawiała wieczorami bardzo obszernie z ciocią, gdy po ogólnym dobranoc odchodziły do siebie. Nigdy jednak, prawdziwie jak istota, która nie chodzi po ziemi, nie zabrała głosu w tej sprawie przy ludziach. Koposio raz w chwili, gdy na minutę zostawiono ich sam na sam, począł z nią o tym mówić, ale ona naprzód położyła paluszek na własnych ustach, a potem odwróciła go z lekka ku jego ustom na znak, że sobie tego nie życzy. Co więcej. Nawet pani Broniczowa odzywała się przy niej o swoich zawodach mało i ostrożnie, natomiast gdy jej nie było w pokoju, nie mogła zatamować przypływu do ust nagromadzonej w sercu goryczy, który to przypływ uniósł ją kilkakrotnie tak dalece, że o mało nie pokłócili się z Osnowskim. Osnowski bowiem, wyrzucając sobie w duchowo poczucie zawodu, od którego i on nie mógł się obronić, starał się teraz wszelkimi siłami zmniejszyć znaczenie katastrofy i dowieść, że Ignaś jest w ogóle wyjątkową partią, a nawet i pod względem finansowym wcale niezłą. Nie myślę, mówił, że byłby przestał pisać, odziedziczywszy po starym panu Zawiłowskim, ale sama administracja tak ogromnego majątku byłaby mu zajęła tyle czasu, że jego talent mógłby na to ucierpieć. Jeśli chodzi o Ignasia, to widzi ciocia, mimo woli przypomina mi się, co Henry ósmy powiedział, gdy któryś z książąt zagrodził Holbeinowi. Z dziesięciu chłopów zrobię, gdy mi przyjdzie fantazja dziesięciu lordów, ale z dziesięciu lordów nie zrobię jednego Holbeina. Ignaś jest wyjątkowy człowiek. Niech mi ciocia wierzy, żem zawsze uważał niteczkę za urocze i poczciwe dziecko i i zawsze ją lubił, ale ale prawdziwie dopiero urosła w moich oczach od czasu, jak potrafiła się poznać na Ignasiu. Być czymś w życiu takiego człowieka to przecie jest zadanie, którego każda kobieta mogłaby jej pozazdrościć. Prawda, Anetko? Naturalnie odrzekła pani Osnowska, że kobiecie jest przyjemniej, gdy należy do człowieka, który jest czymś. Osnowski zaś odrzekł, w śmiejąc się wpół poważnie. A myślisz, że mnie to nieraz nie trapi, że taka istota jak ty należy do takiego zera, jak pan Józef Osnowski, ale trudna rada stało się, a przy tym to zero bardzo kocha, po czym zwrócił się do pani broniczowej. Niech też ciocia pomyśli rzekł, że Ignaś ma kilkanaście tysięcy rubli swoich, a przy tym po śmierci ojca weźmie to, co mu stary pan Zawiłowski zapewnił. Biedną nie będzie. Pani Bruniczowa ruszyła pogardliwie głową. Ach, naturalnie odrzekła. Niteczka, zgodziwszy się na pana Zawiłowskiego, nie szukała przecie pieniędzy, bo gdyby szukała pieniędzy, dość nam było ręką kiwnąć na pana Kanafaropolusa. Ciociu, litości! zawołała, śmiejąc się, pani Aneta. A więc nic się nie stało, rzekł Włosnowski. Panna Helena z pewnością za mąż nie pójdzie, więc i tak majątek kiedyś przejdzie, jeśli nie na Ignasia, to na jego dzieci. Ot i cała rzecz. Widząc jednak pognębioną ciągle twarz pani broniczowej, po chwili dodał. No, ciociu, więcej zgody na wolę boską, więcej pogody. Ignaś ani na cal nie mniejszy. Ach, naturalnie odrzekła z odcieniem złego humoru. Naturalnie, że to wszystko nic nie zmieni. Zawiłowski swoją drogą ma talent, a swoją drogą każdy musi przyznać, że robi partie nad swoje spodziewanie, o tak. O tym nie może być dwóch zdań. Naturalnie, że mniejsza ten majątek, tym bardziej, że ludzie różnie mówią o sposobach, jakimi go pan Zawiłowski tak bardzo powiększył. Niech mu tam Bóg będzie łaskaw, i niech mu przebaczy, że mnie zwiódł. Nie wiadomo dlaczego. Jeszcze dziś modliłyśmy się z niteczką za niego. Trudna rada. Naturalnie wolałabym, żeby nie miał tej całej skłonności do mówienia nieprawdy, bo to może być familijne. Wolałybyśmy także obie z niteczką, żeby pan Ignacy mniej był dawał do zrozumienia, że zostanie spadkobiercą pana Zawiłowskiego. Przepraszam najmocniej, przerwał żywo Osnowski. Nigdy nie dawał. Pozwolić, ciocia to już nadto. Nie chciał tam iść, ciocia go sama przy mnie wyprawiała. Lecz pani Broniczowa była już w biegu i nic jej nie mogło zatrzymać, więc odrzekła ze wzrastającym rozdrażnieniem. To Józiowi nie dawał, a mnie dawał. Niteczka może zaświadczyć. Powiedziałam zresztą Józiowi, że mniejsza z tym. Naturalnie, że nic się nie zmieni i jeżeli mam trochę zmartwienia, to bynajmniej nie z tego powodu. Józio nie był nigdy matką i, jako mężczyzna, nie potrafi zrozumieć, ilu my, matki, doznajemy obaw w ostatnich chwilach przed oddaniem dziecka w obce ręce. Dowiedziałam się dopiero teraz o to, że Zawiłowski przy wszystkich swych przymiotach ma gwałtowny charakter i ma, jako zawsze o coś podobnego podejrzewałam, a jeśli tak jest, to byłaby to wprost śmierć dla niteczki. Sam pan Połaniecki nie zaprzeczył, że on ma gwałtowny charakter. Sam Połaniecki, niby jego przyjaciel, o ile mężczyźni zdolni są do przyjaźni, dał do zrozumienia, że ojciec jego miał także gwałtowny charakter i że wskutek tego dostał pomieszania zmysłów, które może być dziedziczne. Wiem, że pan Ignacy niby teczkę kocha, ile mężczyźni zdolni są naprawdę kogoś kochać, ale czy to na długo będzie tej miłości? Że on jest trochę egoista, temu sam się nie zaprzeczy. Zresztą wy wszyscy jesteście egoiści, więc niechże się nie dziwi się, że mnie w ostatnich chwilach strach bierze, gdy pomyślę, że moja dziecinka może się dostać w ręce okrutnika, wariata i egoisty. Nie! zawołał Osnowski, zwracając się do żony. Jak ciebie kocham, tak po prostu uszy więdną. Po prostu można głowę stracić. Lecz pani Aneta zdawała się bawić tą rozmową jak w teatrze. Sprzeczki pani Broniczowej z mężem bawiły ją zawsze, teraz zaś zanosiło się na większą niż zwykle, albowiem pani Broniczowa, spojrzawszy na Osnowskiego, jakby z politowaniem, mówiła dalej. Przy tym ta afera, ci wszyscy świrscy, połanieccy bigiele, wszyscyśmy byli i jesteśmy zaślepieni w Zawiłowskim, ale prawdę mówiąc, czy to sfera odpowiednia dla niteczki? To trudno. Różnice między ludźmi sam Pan Bóg postanowił i stąd płyną różnice w wychowaniu. Józio może nie zdaje sobie dokładnie z tego sprawy, bo w ogóle mężczyźni z takich rzeczy nie umieją sobie zdać sprawy, ale ja Józiowi powiem, że są odcienia i odcienia, które w życiu mogą ogromnie dużo stanowić. Józio chyba zapomniał, kto jest niteczką i że jeśli taką niteczkę raz coś zaboli, coś zrazi, to, to może to życiem przypłacić. Niech Józio pomyśli, kto są między nami, mówiąc tacy połanieccy, taki świrski i cała ta kompania, z którą żyje Zawiłowski z którą będzie może zmuszał żyć niteczkę. A z tego stanowiska rzecz bierzemy, przerwał Dobrze. Niech będzie z tego. Przede wszystkim tedy, kto był stary Pan Zawiłowski, to ciocia wie dobrze, choćby ze względu na swój własny do niego stosunek. Jeśli cioci chodzi o sferę, to mam zaszczyt powiedzieć, że my wszyscy w stosunku do takich połanieckich jesteśmy parweniuszami i że to my poufalimy się z nimi. Ja się nigdy w żadne rodowody nie wdaję, ale skoro ciocia ich chce, to niechże je ciocia ma. O Świlskich musiała ciocia słyszeć, że są kniaziami. Ta linia, która przeniosła się do Wielkopolski, porzuciła tytuł, ale prawo do niego posiada. Oto czym są oni. A co do nas, mój dziad był plenipotentem na Ukrainie i tego nie myślę się wypierać. Skońcaś wyrośli Broniczowie, ciocia wie lepiej ode mnie. Ja nie poruszałem tej materii, ale ponieważ jesteśmy sami. Więc możemy mówić otwarcie. O kastellich także ciocia wie. Kastelowie pochodzą od Marina Falieri, zawołała z uniesieniem pani broniczowa. Pff, kochana ciociu, przypominam, że jesteśmy sami, ale od niteczki tylko zależało zostać margrabiną kolimasao La vie Parizien odpowiedział Osnowski. – Zna ciocia tę operetkę? Jest w niej także admirał Szwajcarski. Pani Aneta bawiła się doskonale. Osnowskiemu jednak uczyniło się nagle przykro, że we własnym domu poruszył niemiłe dla pani Broniczowej wspomnienia, więc dodał. Ale na co to wszystko? Dziecia przecie wie, jak ja niteczkę zawsze kochałem i jak z duszy serca chciałbym, żeby się okazała godną Ignasia. Lecz było to tylko dolanie oliwy do ognia. Pani Broniczowa bowiem usłyszawszy bluźnierstwo straciła do reszty zimną krew i zawołała z nowym wybuchem. Niteczka? Żeby się okazała godną Ignasza? Takiego. Na szczęście wejście pani Maszkowej przerwało dalszą rozmowę. Ciocia broniczowo umilkła, jak gdyby oburzenie uwięziło jej słowa w ustach. Pani Zasianeta poczęła zaraz wypytywać panią Maszkową, co się dzieje z resztą towarzystwa i gdzie ich zostawiła. Pan Kopowski, Niteczka i Stewcia zostali w oranżerii, odpowiedziała pani Maszkowa. One obie rysują storczyki, a pan Kopowski nas bawił. – Czym? – spytał Osnowski. – Rozmową. I uśmiałyśmy się serdecznie. Opowiadał nam, że jego znajomy, pan Wysz, który podobno jest wielkim heraldykiem, zaręczał mu zupełnie poważnie, że jedna rodzina w Polsce jest herbu stołowe nogi. – Czy jedna? – mruknął Wesoło Osnowski. – Rodzina Kopowskich z pewnością. – A stefcia została także w oranżerii? – zapytała pani Aneta. – Tak, razem rysują. – Chcesz iść do nich? – Dobrze. Lecz w tej chwili służący przyniósł listy, które pan Osnowski, odebrawszy od niego, przeglądał i oddawał. Dla Anetki, dla Anetki, mówił, ta mała literatka ma zawsze ogromną korespondencję. Dla pani, dodał, zwracając się do pani Maszkowej, dla cioci a to dostawci znajomy jakiś charakter, całkiem znajomy, panie pozwolą, że jej odniosę ten list. Owszem, idź tam, rzekła żywo pani Aneta. My tymczasem przeczytamy nasze. Osnawski wziął list i poszedł w stronę cieplarni, przypatrując mu się i powtarzając przez drogę, skąd znam ten charakter? To jakby wiem, żem już widział to pismo. W cieplarni znalazł troje młodych ludzi siedzących pod wielkim arumem przy żelaznym-żółtym stoliku, na którym stał storczyk. Obie panny przerysowywały go w malarskich albumach. Kopowski zaś, nieco za nimi, przybrany we flanelowy biały kostium i czarne pończochy, zaglądał przez ramiona panienek do albumu, paląc przy tym cieniutkiego papierosa, którego przed chwilą wydobył z wykwintnej leżącej koło doniczki papierośnicy. Dzień dobry, rzekł Osnowski. Cóż, moje storczyki pyszne, prawda? Co to za osobliwe kwiaty! – Stefciu, jest tu do ciebie list. Przeproś tych państwa i przeczytaj, bo mi się zdaje, że znam charakter pisma, a nie mogę sobie żadną miarą przypomnieć, czyj by mógł być. Panna Radkowska otworzyła list i poczęła czytać. Po chwili zmieniła się na twarzy, po czole jej przeszedł płomień, potem bladość i znów płomień. Osnowski patrzył na nią z zaciekawieniem. Ona zaś, skończywszy czytać, pokazała mu podpis i rzekła trochę drżącym głosem. Oto od kogo list? A, rzekł Osnowski, który nagle wszystko zrozumiał. Czy mogę cię prosić o chwilę rozmowy? Natychmiast, moje dziecko, odrzekł jakby z pewnym rozrzewnieniem Osnowski. Służę ci. I wyszli z cieplarni. A nas to przecie zostawili choć raz samych? Ozwał się naiwnie Kopowski. Panna Lineta nie odpowiedziała nic, tylko wziąwszy leżącą na stole irchową papierośnicę Kopowskiego. Poczęła się nią gładzić z lekka po twarzy, on zaś patrzył na tę piękną twarz swymi cudnymi oczyma, pod którymi po prostu tajała. Panna Lineta wiedziała od dawna, co o nim sądzić, jego bezgraniczna głupota nie miała już dla niej tajemnic, a jednak wykwintność i niezrównana uroda tego głuptaka wprawiała w jakiś niezwykły ruch jej na wpół włoską krew. Każdy włos w jego brodzie miał dla niej jakiś dziwny i nieprzeparty urok. Bo czy pani uważa, że nas od jakiegoś czasu tak doglądają, jak nie wiem kogo, mówił dalej Kopowski. A ona udając, że nie słyszy, ciągle gładziła papierośnicą swoją delikatną twarz i zbliżając ją coraz bardziej ku ustom rzekła. Jaka ta ircha przyjemna w dotknięciu. Niech pan zobaczy, jakie to przyjemne. Kopowski wziął papierośnicę, ale przyłożył ją do ust i począł całować z lekka miejsce, które... Które przed chwilą dotykało twarzy linety. Wówczas nastało między nimi milczenie. Musimy stąd odejść, rzekła panna kastelni i wziąwszy doniczkę ze storczykiem, chciała ją założyć na cieplarniane schodki, czego jednak z powodu ich pochyłości nie mogła uczynić. Niech pani pozwoli rzekł Kopowski. Nie, nie odpowiedziała. Upadnie i rozbije się, założę z drugiej strony. I to rzekłszy z doniczką w ręku, obeszła schodki i udała się na drugą ich stronę, gdzie między nimi a ścianą był wąski korytarzyk. Kopowski udał się za nią. Tam wstąpiwszy na kubkę cegieł, założyła doniczkę na najwyższy schodek, lecz lecz w chwili, gdy chciała zejść, cegły poruszyły się pod jej stopami tak, iż poczęła się chwiać. W tej również chwili stojący za nią Kopowski chwycił ją w pół. Co pan robi? To to źle. Poczęła szeptać z piersią, oblewając go gorącym oddechem. On zaś, zamiast odpowiedzieć, wpił wąsy w jej usta, nagle ramiona jej objęły namiętnym ruchem jego szyję i bez tchu poczęła mu zapamiętale oddawać pocałunki. I w uniesieniu nie spostrzegli oboje, że Osnowski, wróciwszy przez otwarte drzwi cieplarni, przeszedł po miękkim piasku na schodki i. I patrzył na nich z twarzą zmienioną i bladą ze wzruszenia, jak płótno.